Alive to ważny dla Ciebie utwór. Jest bardzo osobisty, bo pisałam ten utwór w trakcie całej mojej eurowizyjnej przygody. I ten utwór jest o poczuciu takiej alienacji, o poczuciu wyobcowania w świecie i w swojej głowie, o takim życiu trochę w świecie realnym, rzeczywistym, ale trochę też w swojej głowie. I tą piosenką chciałam przywrócić się do życia, chciałam wrócić do takiej dobrej, po prostu pełnej życia, pełnej radości, energii. Mnie trochę Eurowizja do tego przywróciła, do bycia realną i rzeczywistą. A tą piosenką chciałabym też wszystkich moich słuchaczy do tego zainspirować. Mimo tego, że jestem gdzieś obecna i jestem rzeczywista, to mimo wszystko czuję, że to nie jestem ja. I z tym bardzo często też walczę, bo to, co dla mnie jest najważniejsze, nie tylko jako dla artystki, ale w ogóle dla człowieka, to jest bycie sobą i czucie się po prostu swobodnie, szczerze i prawdziwie w sobie, w swoim ciele, ze sobą samym. I dlatego no, z tym cały czas gdzieś też walczę i tego się uczę. To mi też, w tym mi pomaga też muzyka i tworzenie po prostu w szukaniu siebie i znajdywaniu siebie tutaj, w tej rzeczywistości realnej. Czy masz czasem takie momenty, kiedy po prostu opadasz sił, wątpisz w siebie, w własne siły? Bardzo często, jak każdy z nas chyba. Takich momentów jest wręcz więcej niż tych, w których jestem gdzieś na szczycie, jestem szczęśliwa i przeżywam ekscytację. Tylko, że te momenty nie są może aż tak Instagram friendly i ich nie widzimy, ale przeżywamy je bardzo, bardzo często.